I to jest cały, cały tajnik, plus dochodzą różne intonacje, smutny pies płaczący za drzwiami na przykład, który robi... Na przykład, ale tutaj doszła jeszcze technika zmiany rejestru z piersiowego na głowowy. Dzień dobry państwu, witajcie serdecznie. To jest e, Melina Westerok, a ze mną z wami Natalia Przybyś. Dzień dobry Natalia. Dzień dobry. Dzień dobry pani. E, e, powiem ci, że zrobiłaś mi dzień jednym cytatem, a mianowicie e, w zespole mam ksywkę babcia. Oh. Nie. O nie, o nie, o nie. Prosiłbym bardzo o rozwinięcie tego wątku. To znaczy, ja chcę już od tego odejść, bardzo mi na tym zależy. Zważywszy też na to, że wcale nie jestem najstarszym człowiekiem w tym zespole, to znaczy ja i Mateusz Właśniewicz gitarzysta jesteśmy najmłodsi, a starszyzna to jest reszta zespołu i oni przejawiają moim zdaniem więcej dziadkowych cech, więc teraz dla ćwiczenia cały czas staramy się, no bo to jest ostatni moment, żebym ja po prostu nie była babcią, bo za chwilę naprawdę będę pewnie Bez babcią. Byłyby przesady, no, twoje dzieci... No wiem, ale chodzi o to, że po prostu staramy się zachowywać młodzieżowo mm. i nawet jeżeli ktoś nie widzi z bliska, to nie robi tak, <grym> tylko po prostu normalnie cześć, siemka, jakieś takie zachowania młodzieżowe. I na przykład piosenka Zew, to pamiętam, że Pat Stawiński, nasz basista, powiedział, że jest w ogóle niebabciowa. Ja bardzo tak pomyślałam, to jest najlepszy komplement na temat tej piosenki. Ale poczekaj, bo ja rozumiem, że ta babcia to nie jest z powodu metryki, tylko z powodu mentalu, albo jak, jakiś cech twojego charakteru i jestestwa, które spowodowały, że ktoś się tą babcią nazwał. To znaczy ja po prostu byłam w większości w dzieciństwie wychowywana przez babcię. I ja wiem, jak być świetną babcią, bo moja babcia Marysia to była wspaniała osoba. I bardzo często łapię się na tym, że w stosunku do moich dzieci... Zachowuje się jak babcia i je obsługuje tak, tak taktycznie babciowo. No i też bardzo lubię głosy różne udawać i najszybciej wchodzę w babcie. I na przykład, jak w ogóle czuję się zaniepokojona, na przykład jakimś takim napięciem damsko-męskim, od razu odpalam babcie i w ogóle wszystko tryska. Mógłbym prosić o. Po prostu. Jeżeli, jeżeli jest sytuacja niejasna. Ewentualne są napięcia jakieś, których bym chciała uniknąć. Wtedy natychmiast po prostu staję się babcią i rozumiesz, nie ma wątpliwości tutaj, jak gdyby jak my mamy ze sobą rozmawiać. Tak? No właśnie. Więc. Też czasami na przykład jak mam taki imperatyw, żeby kogoś do czegoś zagonić i chcę podgłoślić głos, ale chcę jakby uzyskać taką metryczną ważność to też mówię wołam już babciowym głosem bo to się bardzo niesie no nie to jest tragedia ogólnie i ja naprawdę ale rozumiem w sobie wszystkiego innego jakby tylko ale rozumiem że wprowadziłaś babciowy głos i te niektóre babciowe zachowania do, do waszego busa czy nie wiem to czy... się stało mimowolnie ale ja już od tego odchodzę i teraz Nowa płyta, w ogóle też w proces te nagrywania, i w ogóle no, no, bardzo na to uważamy wszyscy. Słuchaj, bardzo sprytnie przyszłeś do <grym> <grym> Nowej Płyty i masz obiecane. Będziemy zaraz mówić o Nowej Płycie, ale mnie ta babciowość tak fascynuje, że chciałbym jeszcze chwilę i, i dochodzimy do Nowej Płyty. Zwłaszcza, że tam mnie z kolei fascynuje nagrywanie jej w Grecji. Także masz to, masz to obiecane. Gdzie <grym> <Więc, grym> <grym> jest tak dużo starszych osób na ulicy? <grym> gdzie się tak swobodnie czułam przez to? <grym> Ale w jakich sytuacjach włączasz babciowość w, w pracy? Czyli, nie wiem, jest w, w sytuacji kryzysu, albo na przykład nie wiem, coś nie idzie na próbie, albo chłopaki za bardzo szaleją w busie? No na przykład to chyba chodzi o emocje, z którymi e, uczę się coraz bardziej jakoś pełniej żyć, że na przykład jak jest wspaniale, na przykład mam poczucie sukcesu, że zagraliśmy super koncert i, i, i ja miałam po prostu to totalnie jakiś po prostu odlot. I wspaniale było, i oni grali wspaniale, i ja po prostu... Jakby biorę, uczę się tak sobą w dzisiejszych czasach to wyrazić i łatwiej mi jest powiedzieć, to było wspaniałe. <głosy> <głosy> po prostu no, no uczę się tego, żeby nie stawać się babcią w sytuacji trudnych emocji. Znaczy trudnych, nawet tych pozytywnych, ale jakichś dużych emocji. No tak. To jest jakich, jakich taki wentyl to kończy... bezpieczeństwa po prostu. Jakich narzędzi używasz do um, bądź dogadywania się, bądź zarządza, zarządzania facetami do kogoś? W zespole. Mhm. No, gramy już ze sobą w tym składzie wspaniałym. Super. Przede wszystkim oni są bardzo utalentowani i bardzo pracowici. I w ogóle uważam, że mam szczęście do nich. Że grają najlepiej. Tak dla mnie to najlepiej. I gramy razem już bardzo dużo lat. I z roku na rok do, dociera do mnie, że najważniejszą moją funkcją mm, jest dbanie o przestrzeń, o bezpieczeństwo, o zaufanie, o takie mm, miejsce wspólne dla nas, gdzie, gdzie każdy ma po prostu swoją przestrzeń. Możemy sobie ufać i. I ta wrażliwość, o którą chodzi, która jest bardzo inna i bardzo taka też bezbronna gdzieś, ale ona musi się wykluć z tych facetów, to na tą wrażliwość jest bardzo potrzebne bezpieczne, bezpieczne otoczenie, żeby to się zadziało. I żeby A to znaczy, że się... jesteś bardziej siostrą, kumpelą, kierowniczką? Um... No właśnie, staram się nie być babcią, ale, <głos> <głos> ale to jest bezpieczne rozwiązanie. Nie, no ja też coraz bardziej czuję się bezpieczna, też coraz bardziej im ufam. Mało jest chyba takich zespołów w Polsce, bo też oni grali w różnych składach z różnymi liderami, liderkami, gdzie muzyka, który przychodzi do zespołu, jakby wierzymy w całości, to znaczy oni są współkompozytorami, współproducentami tych naszych płyt. I z jednej strony każdy z nich ma do powiedzenia i zagrania na swoim instrumencie to, co czuje w danej chwili, to co najbardziej ich jara w danej chwili, a jednocześnie nawzajem się szanujemy i nikt nikomu nie rządzi, jak ma grać. To znaczy ja się posługuję raczej yy, takimi wrażeniowymi określeniami, no i też dużo gotuję dla nich. No i to niestety, znowu jest trochę babciowe. Dbam o przestrzeń. i Właśnie tą przestrzeń teraz wymyśliłam grecką. I mi... No dobra, tu możemy, to, to już zdałaś egzamin, zaliczyłaś, jako? chociaż przyznaję, że ten, ten patent babciowatości to jest genialny, bo można wszystko brać w cudzysłów i... A tak, niby na serio, nie, nie na serio, ale jednak. Bo jest jeszcze taka sprawa, że ja już teraz przypomniałam sobie, skąd się babcia wzięła, że Irena Kwiatkowska, a ja, a ja po prostu w dzieciństwie bardzo dużo słuchałam kabaretu Starszych Panów i wszystkie piosenki Ireny miałam ogarnięte z, razem z jej głosem. Więc, <grym> więc to mocno było wy, wyćwiczone. Dziś mam też psa bardzo dobrze wyćwiczonego, różne psy ze szczekaniem, no ale... Bardzo bym chciała robić w sensie, wyć, dubbingi. Wyćwiczyłaś psa, dubbingi wyćwiczyłaś w psa. siebie w udawaniu... Tak, w udawaniu głównych psa. Mogę? Mogę to położyć ze szkoleniem, jeśli chcesz też to Proszę. umieć. Bo sekret jest taki, że kojarzysz takie amerykańskie r, takie r, którego nie ma w brytyjskim i którego się nie śpiewa, nawet jak się jest Amerykaninem. No to to jest bardzo ważne, żeby tak w gardło zrobić takie No nie? Więc jak chcesz, to możesz spróbować, to wtedy. No jak pan tak? Nie, nie musisz zmieniać ciatko, bo <noise> przechodzisz że takie. I z tego dochodzi tutaj przepona po prostu robisz szczek. Taki. <głos> 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 I to jest cały, cały tajnik plus dochodzą różne intonacje, smutny pies, płaczący za drzwiami, na przykład, który robi. <noise> Na przykład, ale tutaj doszła jeszcze technika zmiany rejestru z piersiowego na głowowy. Albo pies w oddali, tak też może być. Czyli na przykład pies w drugiej wiosce, czyli. Taki odległy pies. Eee, także tak, no, myślę, że to było bardzo ważne do tej rozmowy. <noise> Dużo ważniejsze niż. A jak na ciebie reagują psy? Nie mamy tu żadnego, więc nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie, no ja czasami po prostu imituję te psy, które szczekają w moim kierunku. I przepraszam właścicieli, że jednak sobie sprawdzam po prostu, czy. Ale niektóre psy są już tak wielkie, że ja już tego nie umiem ogarnąć. Takie naprawdę rezonują taką wielką klatą i tego nie oszukam po prostu. Jak już będziemy na YouTubie, to puszczę cię mojej zęce i zobaczymy, jak. Dobra. Reaguję. To Grecja. Jak mówisz, wymyśliłaś Grecję w celu, naszego znaczy nagrania płyt, ale jak to się stało i czemu miało służyć? Pomysł przyszedł od Filipa Dentala, którego pewnie znasz, który powiedział, że jedzie sobie tam na wakacje, a w ogóle... To, Dziennikarz, redaktor. Tak, a w ogóle to też przyjaciel. To powiedział mi, że tam jest studio, w którym sekretnie nagrywa szadę. I rano obudziłam się i zadzwoniłam do mojej menadżerki. Tak tylko jej to rzuciłam, i ona po prostu powiedziała, że zróbmy to. I to jest, to jest w ogóle wielki przełom też dla mnie, praca z kobietą i z taką wspaniałą osobą. I udało nam się to zrobić przy wsparciu wytwórni Kajaks, którą też serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. I... Bardzo długo, w zasadzie ponad pół roku, od wymyślenia tego pomysłu, mieliśmy grupę z moim zespołem na WhatsAppie o tajemniczej nazwie Tam. I oni nie wiedzieli w ogóle, gdzie jadą. Wiedzą tylko, że jadą, jadą tam. Nie wiedzą kompletnie gdzie, w ogóle nic. Nie mogą, wymyśliłam takie zasady, nie można wziąć instrumentów, bo tam są instrumenty. Bierzemy tylko siebie, nie można nic wymyślić. Ale to wiedziałeś to się, wiedziałeś, że tam są instrumenty. Tak, tak, tak. Też przy, jakby przekopiowałam im listę instrumentów, które tam są, tak technicznie zabezpieczyłam to. to nie jest tak, że to. muzycy chcą grać na swoich? Jest tak generalnie. Całe życie kompletują te gitary, wymieniają te piece i to jest bardzo po prostu mhm. organicznie połączone. Oni są tymi instrumentami. Ale... Odważyli się i weszli to ze w to ze mną i pojechaliśmy bez niczego. Mieliśmy chyba jakieś malutkie czasem efekty. Coś, powiedz, dlaczego dlaczego chciałeś to zrobić? Właśnie, żeby byli bez swoich instrumentów. Co chciałaś tym osiągnąć? I żeby nic nie wymyślali przed pojechaniem tam. Okay. Y Chciałam osiągnąć. Ponieważ ja widzę już jakby z wiekiem, zauważasz to pewnie też, że wydawnicze są cykle, że to wszystko się powtarza, że ten kraj po prostu się już coraz głębiej, coraz głębiej jakby odwiedza, ale tak naprawdę jesteśmy wciąż w tych samych miastach, robimy wciąż to samo. Znowu będzie męskie granie, znowu będzie opeler, znowu będzie to, znowu będzie to, znowu będzie to i tak dalej, i tak dalej. I to jest cały czas to samo. Teraz nagrywamy płytę, teraz ją wydajemy, teraz gramy trasę klubową, teraz to. I po prostu... Ja w ogóle kocham tą pracę, ale chciałam ją w, w, pogłębić i mieć jakby nowe doświadczenia w związku z tym, co się powtarza. A jednocześnie też y, poprzednią płytę nagraliśmy, no, no nie, no, nawet dwie płyty wcześniej, nawet jak malować ogień nagraliśmy bardzo szybko. Jesteśmy po prostu telepatycznie ze sobą połączeni i pracujemy bardzo szybko. Mamy tyle zaufania do siebie i to idzie bardzo, bardzo szybko, że. Po takim każdym procesie siedzimy smutni, że o Jezu, to już skończyliśmy. Że to jest takie wręcz jakieś smutne na końcu. Pomyślałam, że po prostu mm, powinniśmy pójść w przygodę. Nie ukrywam, że też rejs z egmuntem, między innymi przez Atlantyk trochę mi to... Egmuntem Tak. Ktoś na tej kanapie był tutaj. Tak, był tutaj. E to trochę mi poszerzyło horyzonty rzeczywiście i dało takiego wiatru w żagle, żeby w ogóle patrzeć jakoś szerzej i więcej jednak brać z życia i sobie pozwalać na więcej i ciekawsze po prostu ten, ten proces, żeby był jakiś pełniejszy, ciekawszy. No więc oni to w to poszli i... Na ile tam leciliście? Jakie było założenie? 10 dni, bo dwa tygodnie to wszyscy mają rodzinę, to już jest za dużo, to już jest po prostu przegilka. Tydzień to jest niepokojąco mało, więc taki kompromis, 10 dni. I nagraliśmy 11 takich traków instrumentalnych. Zdążyliśmy cztery piosenki nagrać z moim wokalem, mamy singla zrobionego tam. I wiosną będzie ten singiel, a druga część prasy teraz należy do mnie, bo ja jeszcze będę dalej siedziała i, i robię resztę piosenek. Czyli w zasadzie, no ale zręby płyty są gotowe, tak? Singiel będzie jakoś w maj? Kwiecień, maj. Kwiecień, maj, płyta we wrześniu. Wrzesień, październik, jakoś tak. Masz tytuł? Mam, ale nie wiem jeszcze, chyba że nie będę mówiła. Babcie, po prostu. W ogóle nie. <laughs> W ogóle nie babcie. No, ale wspaniałe przeżycie. 10 dni takiego totalnego zanurzenia w procesie. Takiego, że nie byłam w stanie nawet oglądać filmu, ani czytać nic. Po prostu byłam totalnie zanurzona w tych piosenkach i później, jak to się skończyło, to, to, też, to też było bardzo ciężkie. Takie ile godzin, ile godzin dziennie pracowaliście? Cały czas. My tylko jedliśmy i spaliśmy. Czasem szliśmy na spacer, a na Hydrze to jest takie miejsce, gdzie Cohen ma na przykład swój dom, czy jeden człowiek z Pink Floyd, gdzie pisarze różni przebywali. Na przykład Lawrence Darrell dużo o tym miejscu też pisał, chociaż oni tam bardziej na korfu. Tak. I. I było po prostu, można się przejść pomiędzy pracą po uliczkach, pogłaskać siedem kotów, wypić kawkę i, i, i wracać. W zasadzie niczym innym nie żyliśmy. Niczym. Tylko jedzenie z i muzyka. I to było wspaniałe, prawda? Dobry tytuł na płytę. Jedzenie z panią i muzyka. <laughs> Dobrze, następną. Parę dni temu, dosłownie, przed naszą rozmową, dzisiaj wypuściłaś singiel yy, pod tytułem Siostrzeństwo. Eee, już posłuchałem. Chciałem Cię zapytać o to siostrzeństwo. Znaczy, w każdym ze znaczeń. Znaczy, dwa podstawowe, które mi przychodzą do głowy, to w sensie dosłownym. Masz siostrę, więc przerabiasz siostrzeństwo całe prawie życie, całe mhm. życie. No i drugie znaczenie to bardziej społeczne, polityczne w rozumieniu solidarności kobiet. Od którego zaczynasz? Mm. Mi się te rzeczy łączą bardzo. Obydwa te, patrz, obydwie te mhm. perspektywy, jakoś się to przenika. Zwłaszcza, że ta społeczna część, czyli feminizm szeroko pojęty, to jest po prostu tolerancja i równość, więc yy, wraz z postępem po prostu nauki, psychologii, coraz bardziej jakby wypada reagować i uczyć się i, i jakby yy, w relacjach międzyludzkich po prostu stosować te wartości. I, i dlatego, nie wiem, zarówno z siostrą czy z, z koleżankami, znajomymi, mamą, babciami, to zawsze jednak się wszystko opierało jakąś miłość i, 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 i taką czułość, troskę, opiekę. A to, poczekaj, to, to wrócę do Nie, się To się jakbyś tak nie rozdziela bardzo. Bo e, tą piosenkę, ten singiel, piosenkę Siostrzeństwo e, nagrywałeś, pisałeś na, na, na zamówienie. Na, na, na zamówienie, grę. jak Jan Sebastian Bach. E, I pojawiło się hasło Siostrzeństwo. I e, piosenka Siostrzeństwo, jakie były pierwsze Twoje e, skojarzenie? Co Ci tego pierwszego przebiegło po mózgu, kiedy pomyślałeś, że masz napisać piosenkę Siostrzeństwo? Coś osobistego i pewien zawód właściwie, pewien, pewne rozczarowanie w relacji z jedną kobietą, to mi przyszło do głowy. I, i to było takim początkiem wytrychem do, do takiej właśnie osobistej historii, a później się rozwinęło na takie szersze myślenie o systemie i o pozycji kobiet, obecności kobiet w ogóle też. To ja. W społecznych społecznych wątkach. Pociągnę no. ten wątek. Z, z, zacznę od rzeczy bułachej, ale nawet pretekstem do wyjścia dalej. Byłem na Twoim koncercie. Pamiętam, kiedy bardzo mnie śmieszyły twoje zapowiedzi. Znaczy, bawiły mnie, mm -hmm. nie bawiły. Tak, czasami tak mam, że nie mogę się ogarnąć. Nie, ale uważam, Jest. że masz natura naturalny stand-uperski talent. Już dzisiaj pokazałaś raz czy drugi. Ale e, zmierzam do tego, że e, mówiłaś, gestykulowałaś i nagle e, sama do siebie powiedziałaś, no tak, mama mi zawsze mówi, Natalia, co ty robisz z tymi e, e, rękami? E, e, rękami. I właśnie jakie były... Zacznijmy od tego, jakie były rady i antyrady twojej mamy w sprawie ruchu rękami na scenie? Moja mama nawet bo jest taka płyta, gram duszy, ona to jest moja druga solowa płyta, która i tak w porównaniu z Małpka Kam Home, którą wydałam jako pierwszą, w ogóle jest jakkolwiek gdzieś, ktoś się kojarzy, dopiero od płyty prąd jakoś zaczęłam, nie wiem, mówić tak, że ludzie. Więcej zrozumieli. W każdym razie na płycie Gram Duszy jest taka piosenka o dziwnym tytule pchła mózg, I w tamtej piosence jest zwrotka, że mama mówiła mi zawsze: śpiewaj z ręką dziecko, bo gdy śpiewasz z ręką, jest przekaz. I mama naprawdę moja, i tam jest jej głos w tej, tej piosence. w tej piosence samplowana, jest moja mama, która mówi, żeby po prostu. Zawsze było tak, że jak z Pauliną gdzieś śpiewałyśmy i później na przykład to oglądamy z rodzicami, to moja mama, no ale nie było ręki, by, nie wiem, to jest kwestia jej obserwacji chyba różnych piosenkarek, piosenkarzy. Oni nam, moi ryce puszczali na przykład też różne diwy i legendy i mówi, patrz, patrz, ta pani tutaj, ona naprawdę, widzisz, jak rękę teraz podniosła, że to jest takie ważne, że musi być ręka, a dla mnie to jest takie też trochę Mechaniczne momentami, taka abstrakcja jakaś. No nic, to są takie choreograficzne zagwostki. Ale ważne jest po prostu dla mojej mamy, i ja wiem, że po prostu dla niej się nie liczy występ, jak ja nie podniosę ręki. Co jeszcze mama przekazywała? Eee, moja mama w ogóle jest też piosenkarką i śpiewa dużo piosenek Ordonki oraz Edith Piaf, Dziś można się. Jakby zorientować i odkryć jeden z jej koncertów. Natomiast jako, że e, chorowała na astmę i nadal jest w, jakby no, walczy lub godzi się z tą chorobą, to w czasie, kiedy my miałyśmy z Poliną jakoś, nie wiem, 10 i więcej lat, to bardzo często. Trochę żyłyśmy w stresie jakby wokół tej choroby i w ogóle wisiało nad nami takie widmo, no, że tak naprawdę te duszności mogą się skończyć różnie. I moja mama po prostu brała nas do stołu i nam tak streszczała po prostu mądrości życia, bo kto to wie, że ona się już po prostu nie obudzi albo coś. Więc my po prostu wchłaniałyśmy różne takie opowieści, a to o Gandim, a to zabierała nas właśnie do sangi buddyzmu koreańskiego zen w Falenicy pod Warszawą i na przykład uczyłyśmy się medytować. Po prostu jakoś może też być w tym trochę też przyczyn, dla których jestem starą duszą, bo w dzieciństwie jakoś w pigułce próbowała nam przekazać jakieś po prostu grube sprawy. Ale to jest ciekawe, bo ja miałem <noise> wywiad y, z twoją mamą, kiedy się przenosiła pod sądom, domierz, tak? tak. Dobrze mówię, y, na wieś, do której to wsi jeździła jako dziecko, tak. opowiadając z kolei o swoich babciach, więc to jest taka, jakby, taka ciągłość, iluś już pokoleń y, kobiet w, w waszej rodzinie, więc może ten nawet nie, może ty wiesz, y, może nawet nie jesteś babcią, tylko jakoś mentalnie prababcią, dwustuletnią. Uch, ja nie wiem. Ja nie wiem, znaczy, no bo ja po prostu nie wiem jakby nie, co się dzieje z duszami, ale, ale coś jest na rzeczy, że jesteśmy połączone yy, i połączeni. To w takim razie mam, mam ponad czas. Miałaś babcię Marysię. Mam dwie babcie Marysia i Danusia. I Danusia tak. To powiedz teraz o Marysi i Danusi. <noise> no. Marysia pracowała 20 lat w Belwederze, obsługiwała prezydentów różnych po kolei. Przynosiła nam w związku z tym też różne wypasione wafelki. Ja i Marysia to jest mama? Mojego taty. I w związku z zawodem i w związku z tym, jak jej życie się toczyło też przed zamieszkaniem z dziadkiem w Warszawie, w Nabrudnie, no to była tak bardzo, bardzo obsługującą kobietą. I nawet nas w zasadzie nie wpuszczała do kuchni, nie uczyła za, za bardzo gotować ani nic, po prostu ja tylko przez osmozę patrzyłam, co babcia robi. I jak się nami opiekuje i była, no, można by ją beatyfikować, myślę. Była po prostu cudownym człowiekiem i śpiewała też bardzo pięknie, sopranem, a pod koniec życia kontraltem, tak bardzo nisko. Jakby z wiekiem głos się zmienia i babcia później bardzo nisko śpiewała, a dziadek grał na akordeonie. I bardzo oni na so, za sobą nadążali w tym medleju różnych utworów, które po prostu przechodziły jeden w drugi. No więc były performansy takie babcio-dziadkowe i my też z Pauliną wtedy. Też właśnie, no i ja wtedy dużo Kwiatkowskiej prezentowałam. Paulina, on, pamiętam takie zdjęcie, że Paulina gra na takim zegarze, który jest zrobiony z bałajki na zdjęciu i yy, no, jak chyba śpiewałam balladę jarzynową dużo razy. Yy. No i w ogóle najwięcej w dzieciństwie się napatrzyłam na dziadka i wydaje mi się, że też to jest jakby typ mężczyzny, którego, yy, który jakbyś tak odcisnął się, że jednak no, taka sylwetka, powiedziała, w sztruksie oldschoolowa. Ale... I dużo po prostu dzieciństwa spędziłam z dziadkami. A babcia Adanusia była bardziej odległa, bo ja um, u niej mieszkałam e, mniej, ale obydwie babcie mieszkały na brudnie. I wiedziałam, że te asfalty po prostu gdzieś łączyły ich domy. Na, ale nigdy nie miałam tak, żebym miała przejść od jednej babci sama do drugiej, bo byłam za mała, więc jak byłam mała, to albo byłam u tej, albo u tej, ale u Danusi byłam mniej i tam mi się wydawało takie bardziej wypasione mieszkanie trochę. I babcia Danusia była taka bardziej y, fashion, taka bardziej areta. To jeszcze chciałem Cię zapytać, bo właśnie y, o babcie Twojego. Męż, o Halinę. Babcia ha ha ja no, Halina. Babcia no, Halina, bo, bo ja bardzo krótko ją znałam, bo niestety zmarła jakoś na początku mojej relacji z partnerem. W każdym razie babcia kiedyś takim Gniewem Bożym zagrzmiała w moją stronę i powiedziała mi, że ty masz się za taką buddystkę. Ja w ogóle nigdy nie mówiłam, że ja się mam za buddystkę, ale babcia to gdzieś wyczytała czy coś w tym stylu. Mówi, to po, po prostu śpiewaj dla ludzi tu i teraz po polsku. I to było takie w ogóle. Ja lubię, jak ktoś na mnie konstruktywnie tak zagrzmi. Bardzo lubię. To jest taka troska. Taka oldschoolowa troska. Lubię to. I, I tak, i po prostu podjęłam to wyzwanie i to mi bardzo dużo dało. Bardzo jestem wdzięczna Halinie. Ale jaka jest granica, zaraz wracam do tematu kobiet, mm -hmm. ale jaka jest granica między zagrzmieniem na ciebie pozytywnie, a wpieprzaniem się w nie swoje sprawy? wiesz bo to jest płynne. Mm -hmm, mm -hmm. No, grzmienie pozytywne to jest takie, które uczepia się twojego potencjału. Że jest Pozytywnym. Tak, że grzmisz, bo wiesz, że dosłownie za dwa centymetry już ten człowiek może mieć jakiś sukces. Jakby, że i ty to widzisz, a ten człowiek tego nie widzi, masz tak. Czy ty nie rozumiesz, że po prostu za sekundę ci się uda, tylko brakuje czegoś małego jakby. A nie tak, że i, i nie opiera się o jakby o cenę taką dołującą, tylko o to, że ktoś. Grzmi, gdyż widzi, że coś marnujesz, że coś umyka ci, twojej uwadze, jakiś potencjał. Mamy mamy dwie, a nawet trzy babcie, no to jeszcze siostra. Mm, yy, no, yy, z moją siostrą to przede wszystkim jest tak, że gdyby nie... <coughs> gdyby nie Paulina, to myślę, że zwariowała w Seastars. Po prostu. Dlaczego? Bym była nienormalna dzisiaj i bym po prostu opowiadała yy, fake newsy, bym tworzyła chyba. Dlaczego? <tumy> y, y, bo z, z, zawsze miałyśmy siebie i y, 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 byłyśmy dla siebie takimi y, odnośnikami, y, które mogły nawzajem no sprawdzać, czy nie zwariowałaś. Nie zwariowałam, że zawsze się czuję z nią na scenie jak w domu. Jak czasami gościnnie u niej śpiewam albo mam ją na scenie, to w ogóle. Po prostu czuję w ciele totalny luz i jakby otwiera się w ogóle jakaś dodatkowa przestrzeń, też do śpiewania. Jakaś totalna symbioza. No i ta normalność, taka, taki rdzeń domowy, jak była ze mną, no to, to chociaż zespół brnął po prostu gdzieś tam na jakiś szczyt i coś tam się działo. Spektakularnego gdzieś można to tak może nazwać? Jakie na owe czasy? To jednak Paulina była i ja byłam dla niej i jakoś się żeśmy przywoływały do porządku. A jak sobie jak dzisiaj gadacie, to, 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 to jaka jest wasza refleksja? Wiesz o tym, że wy w sumie całe życie odkąd byliście <laughs> bardzo młodymi dziewczynami na scenie w świetle reflektorów? Yy, czy nie straciłyście czegoś? Mhm. Każda osobno i, i, i razem, zaczynając takim hukiem i tak wcześnie wielką karierę? No, myślę, że trochę tak. Trochę żeśmy tam po drodze potraciły rzeczy. Nie wiem, czy widziałeś ten film o Jodie Garland? Nie. Polecam. Ja od początku tego filmu płaczę do końca. Yy, ona pracuje jako dziecko, wiadomo, też tam na planie Hollywood dostaje różne lekarstwa na sen, na pobudzenie i jako naprawdę małe dziecko mm -hmm. pracuje ciężko i, i potem następuje taki ewidentny moment, gdzie następ, że ona myli miłość fanów w ogóle z miłością, jest totalnie szczęśliwa samotna, w używkach yy, i ja pamiętam, że ja Ponieważ strasznie wcześniej zaczęłyśmy śpiewać publicznie, ale też no, w zasadzie nie mogłam postudiować. Mam taki syndrom oszusta, mm. że praca zawodowa zabrała mi czas na to, kiedy ludzie moi rówieśnicy po prostu pokończyli studia i jak jestem na wywiadzie, to, to wtedy to mnie dopada najczęściej, że nie klecę zdań właściwych bo zaczęłam studiować produkcję w łodzi i po dwóch latach musiałam po prostu wsiąść do busa i cały czas jestem w nim i cały czas gram, więc to jest na pewno coś, czego żałuję i, i, i gdzieś powoli będę może to zmieniać, może coś postudiuję w ogóle jeszcze. Yy, na pewno straciłam. Ale się na Uniwersytet Trzeciego wieku. Trzeciego wieku, dokładnie. Aha. Ale mam nawet jeden kierunek, yy, który znalazłam, i może, może by mi się udało to zrobić, ale nie wiem. Bo to znowu płyta, znowu coś tam. W każdym razie dzieci już na szczęście są takie, że już tak można by coś zrobić. Yy. I też na pewno straciłam kontakt z moimi znajomymi z, li, z liceum, którzy, bo chodziłam do wspaniałego liceum, które po prostu zmieniło moje życie. I gdyby nie to liceum, to w zasadzie myślę, że w ogóle by było ze mną już najgorzej intelektualnie. A super fajni ludzie tam chodzili i są to moi koledzy, ale ja właśnie nigdy nie udało mi się. Nie miałam z nimi na przykład matury, bo zostałam wysłana też do Stanów na maturę, co też było miało swoje plusy, ale rodzice wysłali mnie do Iowa, najbardziej kwadratowego i nudnego miejsca chyba na świecie i gdzie przez cały rok nie spotkałam nikogo, kto nie je mięsa i po prostu no, nieważne, to sobie rozdział, ajoła, stan umysłu. W każdym razie tylko po prostu już na trzeciej klasie liceum straciłam w ogóle połączenie z moimi znajomymi, i bardzo długo w ogóle nie miałam tak jakby no, przyjaciół. Bardzo to tak się cały czas w ruchu, cały czas w trasie, i właściwie siostrzeństwo, i to, że miałam Paulinę, to, to było w ogóle jakaś taka baza. No więc, więc to akurat myślę, że. Później tak w dorosłym życiu zawodowo jakoś tak poznawałam ludzi, ale to też było dziwne, bo też ten pryzmat bycia trochę znanym jakby też tak trochę zmienia to. I tak nie można tak z dzieciaka wyrosnąć z kimś obok razem i, i mieć jakiś taki jakąś taką bazę, tylko tak bardziej w, wokół rodziny to się działo albo współtworzenia różnych rzeczy. Dzisiaj tak mam w zasadzie, że mm, takie przyjaźnie to czuję z ludźmi, którym coś tworzę. Więc tak, uważam, że to jest stracone. Plus to, że musiałam bardzo wcześnie jakby wejść na takie bycie takim po prostu zarabiaczem pieniędzy, z którym w, jeszcze w zestawie z dorosłymi facetami, którzy siedzą w busie i, i, i mają kredyty i teraz my musimy po prostu z Pauliną jeździć. Bo, no bo po prostu oni mają zobowiązania i to nie, już jest, nie jest dla nas tylko taka frajda zajawka i żywioł, tylko to już po prostu jest firma już, już działa, już ruszyła i koniec. A potem zespół, który się rozpadł, dlatego że my byłyśmy zmęczone i chciałyśmy przerwy. Zejrzałem do Wikipedii yy, i wyszło mi na to, że powinnaś robić bilans 40-latka. W zasadzie 40-latki parę miesięcy. Bilans? No, bilans no się robi. Podsumowanie. Co wyszło? Nie wyszło. E, którego 1 września, tak? Boże. 40. No. No będzie. Nie no wiem, dobra, to robimy tak. <grym> podejdźmy pozytywnie do tego. Co. E, trzy najlepsze rzeczy. Trzy najlepsze rzeczy. O jezu. O, rany. Mm, no, dwa to są dwoje dzieci. <noise> to już mam. I myślę, że um, jako. I to też się zawiera, w, jakby w, w, w relacji związku i rodzinie, to już jakby to. I myślę, że trzecia rzecz, która jest ważna i z której sobie niedawno zdałam sprawę, to to, że od. Stars, gdzie y, śpiewałam w dużym składzie i byłam produkowana i powodowało mną, y, y, powodowali mną inni ludzie, jakby tak, że ja nie wiedziałam, co ja chcę robić, jakby jak do dziś. Pamiętam, że wtedy byłam trochę y, taka zagubiona i, i młoda i, i, i czasem trochę głupia, to pamiętam, że mój nauczyciel Śpiewu wysłał mi takiego maila, którego wydrukowałam, bo wtedy jeszcze się drukowało maile, że pewnego dnia Natalia będziesz wiedziała, jak chcesz śpiewać, będziesz sama produkowała swój wokal, będziesz pisała swoje piosenki i ymm, będziesz pewna, że to, co robisz, jest takie, jak chcesz, żeby było. I mogę powiedzieć, że to jest ta trzecia rzecz, że, A kiedy to że moja relacja z moim głosem i piosenki, które piszę, to jest dla mnie duża, duża rzecz. Duże skala. Kiedy, kiedy to przyszło? dojrzałość? To nie przyszło nagle, jak hmm. nic w przyrodzie. Po prostu rosło sobie. I myślę, że też współpraca z moim e, u, szwagrem, Jurkiem Zagórskim, gitarzystą i producentem, a teraz współproducentem, bo teraz produkujemy bardziej w szerszym gronie. E, bo to się też w ogóle zmienia na świecie. I niedawno oglądałam film o Arecie Franklin. E, o tym, jak ona tak naprawdę była producentką, ale tego w tamtych czasach nie uznawano, żeby artysta też był producentem i, um, I, w drugi i inni, rady, inni ja ludzie, inni ludzie zgarniali grami jakby za rzeczy, które ona produkowała, albo współprodukowała, y... bo takie były po prostu podziały funkcji. No. oczywiście też, no, takie były czasy i ale ona się też przyczyniła do tej zmiany. Yy, więc Jurek, jak zaczęłam z nim pracować, to był tak totalnie otwarty, tak totalnie mi ufał, że ja się w tym gubiłam, bo on mi nie dawał wytycznych. Ja musiałam się odnajdywać sama, on mi dawał tyle przestrzeni, że w piosence Miód na przykład, jak śpiewałam, 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 śpiewałam i na końcu, na, ostatnią, na ostatni powtórzony refren nagle on w ogóle coś powiedział do mnie, a mianowicie powiedział na wiaj, to ja się tak ucieszyłam, że wow, on mnie jednak produkuje. To było takie, jak taka kotwica, że dobra, okej. Okay". Że naprawdę bardzo długo byłam taka pogubiona w tym, miałam strasznie dużo swobody, ale później yy, no, stopniowo, tak jak mówiłam, w przyrodzie po prostu mm, coraz bardziej też znając swój głos i poznając go, bo to jest też on, ona, nie wiem, to jest też osobny twór i osobna relacja. Coraz bardziej mogę polegać na, na, na tym głosie. Powiedz, dwa razy wspomniałeś Arety Franklin. Raz tylko, właśnie, pytanie: czy to, że Szady po cichu nagrywa tam tej <gry> Grecji, to był tylko taki fun fact, ciekawostka, czy. Fun fakt aczkolwiek szadę była bardzo obecna w naszym dzieciństwie, bo nasza mama bardzo ją lubiła zawsze. I, I mamy Aretę Frankin, Szadę, kto jeszcze? Mówię teraz o artystkach. O, artystkach takich ważnych. No to no Areta jest po, poważnie... To jest, to jest medycyna po prostu dla mnie. I wiele razy, jak byłam gdzieś w jakimś zupełnie narożniku, bez wyjścia wokalnie albo nawet emocjonalnie, to... Gdzieś słyszałam ją i coś się leczyło. Nawet jak śpiewałam Janice Joplin, to bardzo głupio ją śpiewałam. Znaczy, właśnie Areta mi pomagała w tym bardzo, aczkolwiek dużo krzywdę sobie robiłam wtedy z głosem moim. Dlaczego? No bo y, Janice Joplin była, y, i dodam, że teraz mogę powiedzieć, że jest taką postacią dla mnie. W tym Panteonie, aczkolwiek nigdy nie była wcześniej, dopóki nie rzucił mi wyzwania mój ówczesny menadżer, żeby zrobić jej piosenki i zaśpiewać. Bo ona była niską dziewczyną, niską wzrostu, krótkie kości. Była sopranem, była innym instrumentem niż ja. Jestem bardziej trochę dłuższa i mam kontralt. Ale wtedy tego nie wiedziałam. A mało tego jeszcze wierzyłam w mist Tonacji, że nie należy ich zmieniać, i że to nie zabrzmi, jak ja to obniżę, i że ja muszę zaświać tak wysoko. I nieważne, że ona była wielokrotnie znieczulona, yy, wielokrotnie tam nie było dźwięku, tylko był takie. Nieważne, ja po prostu ze swoim weganizmem próbowałam tam po prostu na oślep, i często rano w hotelu nie miałam w ogóle czym powiedzieć cześć. Rano. I i robiłam sobie różne krzywdy, śpiewając James Joplin, ale gdyby nie Areta, to już w ogóle by było, był koniec. Bo Areta pokazała mi y, moc y, rejestru głowowego w soulu. I to, y, no, to mi dużo dało, naprawdę dużo takich poduszek ratunkowych, technicznie patrząc na śpiewanie. Y, no a Jenny później się stała już moją, y, jedną z moich y, bogiń, bo y, z kolei wędrówka z nią była przez ciernie i trudne emocje, takie bardzo trudne i w ogóle korzystanie z takich ciemnych zakamarków cienia jako paliwo do tego, żeby opowiadać historię na scenie i śpiewać. Na przykład, Ball and Chain, taki blues. No to to są też niesamowite potencjały i takie paliwa. Więc to na pewno Jenny gdzieś mnie zabrała w takie czeluście. I to, że jednak warto opuszczać trochę krwi. Yy. I jeszcze Mahalia Jackson, która z kolei była jak rzeźba. To znaczy. Yy. Mój nauczyciel mówił mi: Look at Mahalia, she's not afraid to get ugly for God. Że ona zawsze śpiewała po prostu, na, jakby myśląc o Bogu, o kosmiczności, o jakimś uniwersum, o takich dużych rzeczach, do których się podłączasz, jak e, medium. No i Mahalia właśnie była rzeźbą i jak znalazła swoją taką pozycję i to było też ważne, żeby, żeby mój nauczyciel mi tego uczył, żeby być taką rzeźbą, żeby też umieć znaleźć taki swój stabilny um, układ w, w ciele, który po prostu jest też dzięki temu energią, przepuszczasz przez siebie te dźwięki i jesteś super jak góra, Fujiyama po prostu, silna i ukorzeniona. Um, co jeszcze? No Nina Simon też bezpośrednio łączy się to z Hannibalem, właśnie, z moim nauczycielem, z którym, z którym Nina też koncertowała i którzy, oni się znali i dużo jeździli ze sobą i on o niej z kolei bardzo dużo mi opowiadał, a jednocześnie też ten aspekt jej aktywizmu i takiej obecności w życiu w ogóle publicznym i takiej odpowiedzialności społecznej, też to, o czym śpiewasz i kiedy. Jednocześnie totalny geniusz muzyczny i też to, co Bilal kiedyś, taki amerykański pio piosenkarz, Redbistru który miałam przyjemność dwie godziny gadać kiedyś, jak był w Warszawie, mówił i on też tą cechę posiada, czyli, że w dźwięku szukasz też brzydoty, którą przekształcasz jakby w złoto i Bilal to robi i też czasem śpiewa jak babcia, czasem śpiewa jak dziot taki straszny, a czasem śpiewa jak królewicz i Nina Simon też jest niesamowita po tym względem, że oprócz tego, co powiedziała o Bilalu to jeszcze ma yy, jest poza podziałem płciowym w ogóle, co też jest dla mnie niesamowicie uwalniające, no bo głos, jakby jako sam w sobie głos nie musi posiadać płci, a przynajmniej nie powinna ta płeć ograniczać w żaden sposób, no, więc tak Dużo jest tych osób. A powiedzmy, a. niesamowitych. Tu, czy w wieku dojrzałem, no w sensie y, ostatnio, w, w ciągu ostatnich kilku lat, już jako artystka świadoma, też o czym mówiłaś wcześniej, która jakby się odnalazła ze swoim ciałem, głosem, czy usłyszałeś kogoś, kto nagle rozwalił ci y, system? Y, Z, kiedy? Y, no w, Ostatnie lata. Właśnie nie mówię o klasykach. Y y, znaczy, a być może jakiś zapomniany klasyk, ale kogoś, kogo odkryłaś. Re -re względnie ostatnio, w ciągu ostatnich pięciu lat. Mm -hmm. Nie ktoś, kim się zachwycałaś jako... No, Moses Samley to jest taki Amerykanin chyba, czy Anglii, kurde, nie wiem. Niesamowity, ale nie miałam rozsypki systemu. Mm. Okay. Um. W, w Polsce na przykład y są... Y jest jeden człowiek młodych, Chłopak, O którym świat niedługo usłyszy, jest jego singiel już jeden. I w ramach akcji Norblin z Norbliniem takim mieliśmy. Cały... Kto to jest? Piotrek Odoszewski. Mhm. Uważam, że, uważam, że jeżeli jego kariera zostanie dobrze poprowadzona, to to, to będzie duży, duża postać. A jest ma chyba 20 lat. Ale poczekaj, pomyślę. Hmm. Anderson Park na pewno. Hmm. Benjamin Clementine, ale to są takie nowości, ale one wciąż nawiązują do klasyki, klasyki i tak naprawdę no, nie wprowadzają niczego nowego, tylko czerpią z tego co ja też kocham od zawsze. Y... Okej. Okay. No, nie to wiem, ja chciałem... nie wiem. Ja jednak, widzisz, stara dusza. Nie, odpowiedź satysfakcjonująca. Natomiast ym, teraz zaglądam do telefonu, żeby zacytować. Mm. Ym, Sarę Silverman, moją jedną z ulubionych standuperek komiczek. Kto nie zna, polecam dosyć hardkorową, zwłaszcza na standardy polskie, ale ona znalazłem taki jej cytat o wychowywaniu dziewczynek. Będę yy, yy, tłumaczył na żywo, więc yy, przestańcie mówić yy, dziewczynkom dziewczynom że mogą być kimkolwiek chcą, kiedy dorosną, uważam, że to błąd. Nie dlatego, że nie mogą, bo mogą, ale dlatego, że im samym nigdy by nie przyszło do głowy, że nie mogą. Yy, kilka zaprzeczeń. I yy, chciałem cię, wykorzystując ten cytat, zapytać yy, o to, co wzięłaś ze wszystkich swoich przodkiń, o których już wcześniej mówiliśmy, żeby już jako matka przekazywać Swoim dzieciom, zwłaszcza córce. Nie to, żeby syn był mniej ważny, ale mi mm -hmm. o tą kobiecą ciągłość. Mm -hmm. Skoro krążymy wokół siostrzeństwa i tematów. Mm -hmm. Jak sobie ułożyłaś ten katalog rzeczy najważniejszych <gryw> jako matka i jednocześnie babcia nie bójmy się tego mm -hmm. przypomnienia. Ja w ogóle nie dokończyłam jeszcze opowiadać o mojej mamie, że mm, ona też jest plastykiem i to, co na pewno zawdzięczam jej i myślę, że moja córka już to ma. I nie wiem, czy to jest kwestia, że to się wydarzyło pod ziemią od babci, czy to się wydarzyło ode mnie poprzez to, jak, jakby moja mama mnie wychowywała w duchu plastycznym, ale moja córka już to bardzo ma, yy, czyli takie patrzenie w ogóle patrzenie na światło i taka wrażliwość obserwacji. No, form, kształtów to jest to bardzo abstrakcyjne, ale też otaczanie się na przykład narzędziami takimi do, do sztuki. Zawsze, ponieważ moja mama dużo maluje, malowała, wtedy, kiedy z nami była, to ja miałam też do dyspozycji bardzo profesjonalne sprzęty plastyczne i mm, moja córka od totalnie małego y, jest y, dobrze wyposażona w te rzeczy. I to powoduje, że już wiem i widzę to, że wyraża często albo przetwarza swoje emocje, albo autoreguluje się poprzez sztukę. I... I w drugą stronę też to działa, że i muzyka, i, i sztuka jej pomaga po prostu. Czyli taka szeroko pojęta sztukoterapia, czy w ogóle taki sposób. Patrzenia, no, coś takiego to na pewno. Yy, mm, ale też muszę powiedzieć, że dzisiaj ja bardzo dużo się uczę od mojej córki. A ponieważ yy, jakby w byciu też mamą, bo ja nie mam tego odnośnika, że w, na tym wczesnym etapie właśnie byłam z babcią. Więc często yy, nie miałam jakby takiego klucza, jak tutaj właśnie być mamą. To jest coś innego. I często się pytam po prostu mojej córki co ona jakby, jak ona no, sobie tutaj on teraz ma 13 ale mm, no, jest dla mnie bardzo fascynującą osobą i bardzo dużo ja się od niej uczę Czego na jestem przykład? na przykład też słucham jak ona mówi i dużo w moich piosenkach jest zdań mojej córki nazywam się niebo muszę się nauczyć jak malować ogień to są słowa mojej Anieli Także to tak jakoś jest poza czasem, poza przestrzenią, a jednocześnie mi się wydaje, że jednak coraz lepsze modele software'owe rodzą się i my bardzo musimy też się uczyć od nich. Nie tylko, nie tylko, nie tylko ich tak prowadzić, zwłaszcza, że o tą więź jest też trudno, no bo mamy bardzo dużą konkurencję w postaci rówieśników. i e tak, Masz podpisaną umowę z Turką na cedowanie praw autorskich? Na razie nic w ogóle to jest. jest takie czasy. Wiem, jeszcze wiem. może się okazać, że, że mi policzy to Zabiorę wszystko. Biorąc pod uwagę, jakie to hity. Ja to bym się raczej. <śmiech> A szprawdą, yy, jak ty i pieniądze? Jak ja i pieniądze? No, bardzo musiałam się w dorosłym życiu z tym jakby ogarnąć. Panujesz? Czy ja panuję? No, sama, sam, sama z siebie, w sensie jako Natalia, czy, czy, czy musisz mam, mieć ludzi do pomocy? No nie wiem. Ma, bo... Mam księgową. Nie, no to wiadomo, ale w tym sensie, czy potrafisz. Um, bo wspominałeś wcześniej. Mam też ja... menadżerkę. Ja nie, 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 nie rozmawiam z pieniądze, o pieniądzach z, 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 z ludźmi, którzy chcą, żebym śpiewała im piosenki, <laughs> ani nagrywała. Ale, ale rzeczywiście jest tak, że. Mm, no... Oprócz tego, moja babcia, znowu, ona była super oszczędna. Która? Marysia. Marysia. I to jest niesamowite, że do końca swoich dni miała dla mnie stówkę na urodziny. To jest po prostu niewiarygodne, z emerytury. A, yy, no, a moi rodzice też często yy, jakby... Babcia ich ratowała, więc ja musiałam się sama nauczyć przedsiębiorczości przy, przy pomocy kołczki <grym> i i odczarować jakieś różne takie przekonania sobie. Ale serio Miałeś jakieś...? No tak, bo nie miałam w ogóle jakby... Oprócz tego, że trzeba oszczędzać, to jakby... To tylko właśnie tyle, że, że, że babcia po prostu bo była taka bardzo oszczędna. To... I, i w rezultacie jesteś oszczędna czy...? Jestem i oszczędna, i jakoś żyję po prostu z tej abstrakcji, jaką jest muzyka. A na jakie głupoty lubisz najbardziej e, wydać niepotrzebnie kasy? Na głupoty. Nie, no bo nie, nie wspominam o rzeczach mądrych i zasadnych, bo to mm, tak, tak, jest tak. oczywiste. Każdy ma jakieś swoje mm. słabo słabości. No. Jezu. Znaczy nie, może nie wypucuję. Na przykład moja żona ma totalną słabość do bardzo dziwnych perfum. I po prostu, ano. ale naprawdę bardzo dziwnie. Ja bym chciała, ale nie mogę w ogóle zmienić perfum. I one nie są aż tak dziwne, ale chciałabym. Zawsze wącham miliony i jakby nic z tego nie wynika. No mam też dużo takiego mnisiego w sobie czegoś, że z rzeczami nie bardzo, ale o, roślina. Wielka roślina. I nie wiadomo, czy przeżyje. To jest, to ja potrafię czasami wydać dużo pieniędzy na dużą roślinę wypasioną. Nie znam się na winach, wiem, że one potrafią kosztować, ale niestety. Um, nie. Instrumenty? Znaczy inaczej, raczej zabawki muzyczne. Tak? Zabawki muzyczne też nie, zminimalizowałam się totalnie i użyłam tylko laptopa i mam pianino i mam, mam, mam takie road piano. Słabo. O, ostatnio zaszalałam. Kupiłam sobie gong. Gong? <laughs> o, to jest super. W ogóle polecam. Gong to Mo, jest. Moja, moja bratowa sprowadziła gong z Wuhan. Z tego Wuhan, wiesz, mm. y, co, co epidemia mm. się zaczęła. Podobno Wuhan jest jakimś centrum światowym produkcji gongów. No, Jakiej ważywa. wielkości masz gong? Taki klasyczny, no 20 cali, tak chyba. No. Nie wiem, wiem, ja się na Klasyczny, no ale kocham ten gong, to jest bardziej ktoś niż coś. Ale gong kupiłaś w celach muzycznych, czy w tak. celach relaksacyjnych na przykład? E, kupiłam go w celach grania trasy Serce Spokojne, którą mamy już ze sobą i, i no super to jest. Gong mi się śniło, potem różne ciekawe rzeczy. To była cała podróż z gongiem. <laughs> to jeszcze mm, szanowna pani Natalio, gdybyś, gdybyś spotkała 15-letnią. Natalkę przybysz. Ale nie z <laughs> <laughs> Nie Natalkę. <laughs> e, co byś natali? E, doradziła, odradziła. Poleciła, przestrzegła. Nie wiem, w zasadzie. Kurcze, to jest. Ja już to się nad tym zastanawiałam i kilka razy miałam takie podpytanie. I wtedy wracałam do tego listu od Hannibal'a o tym właśnie, że pewnego dnia naprawdę będę wiedziała, jak śpiewać i co śpiewać, i będę się z tego cieszyć. Ostatnio oglądałam ten film Good Will Hunting. To jest niesamowite. To jest po prostu wspaniały film. I pamiętam, że jest taka scena, jak Williams jest terapeutą i mówi do Mata Damona, tak, że. Już po prostu na dziesiątej czy dwunastej sesji terapeutycznej to nie twoja wina. To nie twoja wina. I stopniowo dociera do tego Mata, do Imona, czy do, tego, do, tego, do, tego, do tej postaci, że to całe zło, które mu się przytrafiło w życiu yy, i, i trudy dzieciństwa i, i to, jak ucieka od bycia ze sobą i myślenia, Byciu w sobie i, i czuciu tego, kim jest, jak bardzo to nie jest jego wina. I to jest po prostu uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych scen w ogóle w, w, chyba w historii kina, uwalniająca niesamowicie. Ja bym takie coś chciała usłyszeć wtedy może, żeby, mi, żeby ja bym sobie powiedziała, żebym sobie. Yy, bo ja byłam w szkole, yy, byłam w, w, w przedszkolu sióstr zakonnych, co jest naprawdę poważnym mindfuckiem. I to bardzo, uważam, jest szkodliwe, było dla mnie szkodliwe. I, i to poczucie winy z różnych, z różnych jakichś takich przyczyn, no jak dziś na to patrzę, no to zupełnie dziecinnych wręcz, takich z życia nastolatka czy dziecka. Z tym poczuciem winy też bardzo, myślę, żyłam. I zresztą do dziś to się gdzieś tam we mnie kołacze. Te siostry zakona naprawdę nam tam wpoiły po prostu piekło niebo i czyściec. I takie obciążenie. Ja bym sobie wtedy chciała to powiedzieć. Że to nie twoja wina. To całą taką ciężkość czy spięcie gardła, które czułam wiele razy. I anginy z tego powodu też takie coś bym sobie zrobiła. To bardzo ładne zwiększenie <noise> naszego spotkania i rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Serdecznie. Dziękuję. I wam dziękuję. Drodzy słuchacze i widzowie, to była Melina w SC Rock z Natalią Przybysz. Mel Melina w SC Rock.